Dzień dobry Państwu, witamy Was prosto z Akademickiego Serca Kultury Studenckiej w Lublinie, czyli Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka na Ogólnopolskim Forum Kultury Studenckiej. Forum Kultury Studenckiej. Za nami oficjalne otwarcie Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej, czyli wydarzenia mającego na celu zintegrowanie wielu jednostek kultury akademickiej w całej Polsce. To doskonała okazja do zintegrowania się, do zobaczenia wielu wystaw, koncertów, a przede wszystkim do poznania, czym tak naprawdę jest kultura studencka i kto ją tworzy. A przypominamy, że znajdujemy się gdzie? W Chatce Żaka! Inicjatywa związana ze stworzeniem i realizacją projektu Forum Kultury Studenckiej to rzeczywiście niezwykle cenna, ważna, istotna, doniosła nie tylko dla Uniwersytetu, nie tylko dla miasta Lublin, ale może przede wszystkim dla tego szerszego wymiaru kultury studenckiej traktowanej jako inicjatywa ogólnopolska. I takie przełożenie ta inicjatywa mieć będzie. Ja co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Te trzy dni, które są jakby finalizacją i podsumowaniem projektu, to spięcie i domknięcie tego, co było wypracowywane przez wiele osób reprezentujących różne instytucje kultury akademickiej z różnych ośrodków w kraju. To wielki szacunek i uznanie dla ich zaangażowania i podziękowanie przy okazji za ich trud, pracę w trudnym okresie pandemicznym. Jest z nami Nicola Wójcik. Dzień dobry. Wolontariuszka, pomoc przy organizacji tego całego wydarzenia. Powiedz mi, Nicola, generalnie jak to się stało, że ty tutaj przyszłaś do nas i chciałaś nam pomóc? Jak to się stało? Kto cię zaciągnął tutaj? Jestem w kole produktywnych, jak wiesz, właściwie z tobą tam jestem. I Patrycja Winiarczyk, nasza organizatorka, ogłosiła właśnie, że potrzeba wolontariuszy. A z racji, że mam chęć i trochę wolnego czasu, postanowiłam się zgłosić, bo doświadczenia nigdy zbyt wiele, prawda? Dlatego tę kulturę tak kocham, że niezależnie od swoich czasami niedoskonałości jest bardzo autentyczna, budowana na emocjach i na pasji i na jakimś dążeniu do poprawienia świata, to za dużo powiedziane, do poprawy, powiedzmy, nie mówmy czego poprawy. Jest też emanacją jakiejś takiej autentycznej tęsknoty, żeby robić coś ważnego. Forum Kultury Studenckiej trwa, a z nami jest kolejny gość, Martyna. Martyna, powiedz mi, skąd ty jesteś w ogóle? Jestem z Wrocławia. Z Wrocławia. Przyjechaliśmy dzisiaj razem busem naszym wspólnym. Przyjechała grupa kilkunastu studentów przede wszystkim, którzy będą tutaj przeprowadzać swoje warsztaty, swoje prezentacje, a ja im będę towarzyszyć jako człowiek z radia. Okej, przyjechaliście z Wrocławia, o, czyli jest bardzo daleka. A jak wrażenia w ogóle po tym pierwszym wejściu tutaj do holu chatki? Jak w ogóle czułaś się, kiedy tutaj... Imponujący jest ten ośrodek, muszę wam przyznać. Rzeczywiście te głosy, które do mnie dochodziły, czyli że to miejsce jest najlepsze w Polsce i może być inspiracją dla innych ośrodków w podobnym stylu stref kultury studenckich, no to pokrywa się z prawdą, muszę przyznać. I to spotkanie otwierające, zapoznawcze warsztaty, bardzo dobrze poprowadzone, dające dużo przestrzeni do poznawania się nawzajem, więc oby tak dalej. To już drugi dzień Forum Kultury Studenckiej w Chatce Żaka w Lublinie. Półtora roku temu zostały przeprowadzone badania na temat, jak studenci widzą kulturę studencką i czy aktywnie w niej uczestniczą. No i jestem ciekaw, co odpowiedzą mi na żywo. W jakich wydarzeniach kulturalnych najczęściej uczestniczysz? Co ci się najbardziej podoba? I pytam tu konkretnie, festiwal, teatr, kino, warsztaty. W wszelkiego rodzaju festiwalach. Jakoś tak lubię brać udział w takich rzeczach, gdzie się spotyka z różnymi ludźmi, którzy przedstawiają różne organizacje i można z nimi pogadać na fajne tematy. Okej. Jeżeli chodzi o mnie, to głównie festiwale filmowe, wszystko co jest związane jakoś z kinematografią, najbardziej mnie po prostu zachęca do siebie, więc głównie na to się udaje.
Ja na przykład osobiście głównie w teatrze. Bardzo lubię festiwale, szczególnie teatralne, ogólnie w sumie też kulturalne. Koncerty rzadziej. Kino też często się pojawia, ale najbardziej właśnie teatr, czy tańca, czy po prostu zwykły teatr akademicki. Także wystawy artystyczne, które często można zobaczyć w Akademickim Centrum Kultury. To wydarzenia związane z teatrem, z kabaretem, różne przeglądy artystyczne, czy także właśnie też pod kątem muzycznym. Jaki jest powód uczestnictwa w tej kulturze? Co was motywuje do tego, żeby chodzić na takie wydarzenia? W sumie to pasje, coś co mi się podoba albo coś co mnie zainteresuje. Jeżeli coś jest dla mnie takie, że nie wiem, jaram się tym, podoba mi się to, no to na to pójdę, wybiorę się na to. Ja myślę, że jak nie dotknę się tej kultury, to mam taką pustkę w sobie, więc muszę ją czymś wypełniać i dlatego biorę udział w różnych takich wydarzeniach kulturalnych. To raz, a dwa na pewno ludzie. Bo takie różne wydarzenia kulturalne są świetną okazją do poznania niesamowitych ludzi, a ja kocham wydobywać z nich historię, no jak to radiowiec. Dla mnie w sumie osobiście, przez fakt, że też się zajmuję teatrem, to szukanie nowych form i po prostu obserwowanie mistrzów czy ludzi, którzy robią to w inny sposób, żeby po prostu czerpać inspirację. Dla mnie jest to głównie takie bardzo fajnie kreatywne spędzenie czasu i też wsparcie moich znajomych, bliskich. Poznanie nowych ludzi. To jest bardzo istotne i tym bardziej każdy teraz potrzebuje gdzieś tej bliskości z innym, że tak powiem. A gdzie szukacie informacji na temat wydarzeń kulturalnych, które są wokół was? Wydaje mi się, że najczęstszym medium jest Facebook. Ewentualnie na przykład w Lublinie jest taka gazetka Zoom i tam się ukazują mniej więcej co miesiąc różnego rodzaju ogłoszenia o spektaklach, festiwalach, konkursach itd. Najwięcej wydarzeń można znaleźć czy na Facebooku, czy na Instagramie, bo jednak ciężko jest znaleźć jakieś ogłoszenia na ulicy, że tak powiem. Poza internetem to jeszcze kolokwialnie mówiąc poczta pantoflowa, bo idę tam, gdzie ciągną mnie znajomi. No Instagram, Facebook, myślę, że tutaj królują. Teraz zresztą bardzo popularny TikTok też myślę, jak najbardziej. Chociaż ja nie jestem fanką, ale zdecydowanie no chyba te główne te platformy. No i też wiemy od osób innych, jakby od koordynatorów, czy tak jak Agatka, przewodniczących centrum. No oni przekazują nam te informacje. Tych wniosków jest sporo, natomiast najważniejszy to taki, że są zainteresowani kulturą i sztuką w okresie swoich studiów i to bardzo, bo prawie 56% mówi właśnie o tym, że to jest taka działalność, która ich interesuje w okresie, kiedy bywają na uczelni, już nie tylko właśnie w celach dydaktycznych i w celach naukowych. Na pewno mówią też o wspólnotowości, o potrzebie tworzenia tej kultury, działań kulturalnych i wydarzeń razem i dla siebie. I także mówią o tym, że potrzebują miejsc bezpiecznych. Bezpiecznych w rozumieniu otwartych na ich eksperymenty, otwartych na ich poszukiwania, otwartych na ich czasem nieudane próby, bo nie zawsze wszystkie nam się udają. Otwartych na rozmowy, na dyskusje. Miejsc, w których nie są oceniani, a w których są współgospodarzami. Kultura studencka to są emocje. To jest to, co między ludźmi w piękny sposób iskrzy, co jest w stanie zbudować w nich jakieś poczucie wartości. Wartości, które na początku wydają się może mało postrzegane, ale potem w życiu okazuje się, są wartościami trwałymi na całe życie. Emocje budujące piękno między ludźmi. Szanowni Państwo, w ramach Forum Kultury Studenckiej, w gronie, które Państwo tu widzicie, deklarujemy. My niżej podpisani, przedstawiciele 15 akademickich centrów kultury, tworzący przestrzeń do rozwoju kultury studenckiej dla blisko 200 tysięcy studentów naszych uczelni, mając na względzie znaczenie kultury dla rozwoju osobistego i społecznego każdego człowieka, zgodnie z ideą Uniwersytetu Kompletnego, deklarujemy wolę stałej współpracy na rzecz twórczego rozwoju młodych ludzi oraz całej społeczności akademickiej. Naszym celem jest wypracowanie strategii współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez studentów w obszarze kultury i sztuki. Efektem naszej współpracy będą regularne przeglądy działań twórczych i animacyjnych dla studentów pod nazwą Forum Kultury Studenckiej. Każdy projekt, każde działanie i każdy obszar kultury
musi mieć swojego mecenasa. I ten mecenas to nie tylko znaczenie biznesowe, to nie tylko znaczenie finansowe, ale to przede wszystkim wsparcie. Wsparcie, wiara w projekt, wiara w wartość projektu i wiara w to, że kultura studencka jest wartością w samą sobie, a kadra kultury studenckiej istnieje i ma potrzebę wsparcia. W tym roku, w roku 2021, w ramach pierwszego Forum Kultury Studenckiej Ogólnopolskiego chcielibyśmy przyznać tytuł mecenasa kultury studenckiej profesorowi Rafałowi Wiśniewskiemu. Panie profesorze. Zachowam to, spoglądając po prostu, jak ważna jest gigantyczna praca i bycia mecenasem kultury studenckiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę czuję się głęboko wzruszony. Trzeci dzień Forum Kultury Studenckiej, więc stwierdziłem, że w sumie dobrze by było porozmawiać z jednym z organizatorów, a najlepiej z Pawłem Bikiem. Paweł! O, słuchaj. Nie spodziewałem się was tutaj. To jest już ostatni dzień forum. Jak się czujesz? Zmęczony, na pewno zmęczony, no ale też jakby bardzo szczęśliwy. Cieszymy się, że tyle osób przyjechało z całej Polski, zarówno studentów, jak i osób praktykujących w kulturze, tworzących tą kulturę od samych podstaw. Dużo rozmów, dużo fantastycznych występów, dużo debat. No właśnie, jak byś podsumował w sumie te trzy dni intensywnej pracy, którą wykonałeś? Iloma słowami mogę to podsumować? Ile chcesz? Ile chcesz? To chcę jednym. Energia. Proszę Państwa, pokazaliśmy Wam studentów, organizatorów, ale jeszcze została nam ekipa, która tak naprawdę tworzy to całe wydarzenie i pomaga w realizacji. No i co? I pokażemy Wam najpierw, jak pracują montażyści. Asiu, jesteś z nami? Tak, cześć, jestem, hej. Cześć. Powiedz nam, jakie masz zadanie na dzisiaj do wykonania? Dzisiaj muszę zmontować materiał z 3 dni trwania forum plus materiał z samego piątku, czyli tak naprawdę 2 flesze po minucie, które później będą wypuszczone podczas relacji live. Trzeci dzień Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej już za nami. Czas wyciągania wniosków, czas podsumowań, czas powrotów do domu. Miejmy nadzieję, że studenci, którzy tutaj do nas przyjechali, zabiorą ze sobą masę doświadczeń, masę inspiracji, które pomogą im tworzyć wspólnie razem z nami kulturę studencką. I mogę Wam Państwu powiedzieć tylko tyle, że rozmawiając z tymi wszystkimi studentami, odniosłem wrażenie, że oni naprawdę mają pasję, mają chęć i przede wszystkim chcą aktywnie uczestniczyć w kulturze. Dziękuję Państwu bardzo, kłaniam się nisko. Michał Częstochowski.